No dzień dobry. Słuchajcie, dzisiaj Wam pokażę szczepienie metodą kożuchówka. Jest to szczepienie, które możemy wykonywać w kwietniu, nawet w maju. Mamy 3 maja. Gdy inne szczepienia Wam się nie powiodły, albo macie podkładkę zbyt grubą, albo dopiero teraz mogliście zdobyć zrazy, bo to też jest możliwe. Możemy takie coś zaszczepić. Uciąłem przed chwilą piłką grubszą podkładkę. Wyrównuję po pile to miejsce cięcia, bo wiadomo, jest ono chropowate. Tak, o tej porze roku wszystkie drzewka mają tak zwaną miazgę, czyli kora odchodzi pięknie od drewna, na gładko. Między korą a drewnem jest sok i pięknie to wszystko odchodzi. I mamy już podkładkę przygotowaną. Zrazy najlepiej jakbyście mieli przechowywane, ale wiem, że to jest dosyć kłopotliwe. Można też z takich wilków, pędów jednorocznych, wykorzystać tą część pędu, która nie wypuściła listków. Czyli te pąki, które nie wypuściły listków. Na dalszej części pędu te listki się pojawiły. Czyli wykorzystujemy tylko tą nieulistnioną część pędu. Cięcie na zrazie robimy tak jak do metody przez stosowanie. 2,5 do 3,5 cm. Jednym pociągnięciem najlepiej wykonać takie cięcie. Oczka maksymalnie 3. Raz, dwa i ostatnie naprzeciwko cięcia. Tak? Michalina. I teraz wystarczy. Jak ja, może tu ci z przodu, tak? Jak ja tylko przetnę lekko tą korę i lekko odchylę same narożniki. Tak? I teraz ten ostro zakończony zraz po prostu za te narożniki wpychamy. Pączek jest tu. Tu kora nam się pięknie odchyliła. Pokaż, jak to wygląda z tej strony. I teraz, żeby to drzewko, ten pień, żeby nam nie zasychał z tej strony, musimy jeszcze jeden zraz założyć. W przeciwnym razie dojdzie do zamierania tej podkładki, bo ona z tamtej strony nie będzie miała co żywić. Odchylamy leciutko narożniki, tak? Wkładamy zraz i wpychamy go tak, żeby lekko było widać tu jeszcze to cięcie po drugiej stronie. Wszystko ze względu na to, że podkładka gruba, będzie ciężko naszymi paskami owinąć. Mam taki fajny stretch. I nim owijam dokładnie miejsce szczepienia. Oczywiście ciągnę to w miarę, żeby przylegało, choć ta kora jest tak gruba, że sama przyciska nasze zrazy. Urywam. Dla pewności zaciągam.
stracił sam siebie. Łapie i teraz została nam najważniejsza rzecz przy tej metodzie szczepienia. Wszystko szczelnie zasmarować. Tam, gdzie jest na powierzchni rana, trzeba to wszystko szczelnie zasmarować maścią ogrodniczą. Tu nigdzie nie może dostać się woda. Nigdzie nie może dostać się powietrze, bo cała nasza praca pójdzie na marne. Nawet te końcówki zrazów też smarujemy. Tak. Pięknie. Tej folii smarować nie musimy. Przez nią ani powietrze, ani woda się nie przedostanie. I teraz, jeżeli mamy większej średnicy, dużo większej średnicy, a można tę metodę stosować nawet do 20 cm średnicy, to oczywiście co kolejne 4-5 cm trzeba użyć takiego zrazu, żeby ta kora, ta część, ta strona drzewka miała kogo żywić. Potem jak te zrazy podrosną, możemy sobie wybrać dopiero ze 2-3 konary, które będą nam potrzebne, ale do szczepienia, tak jak tu założyłem, z jednej i z drugiej strony, jeżeli podkładka była grubsza, z 8 cm średnicy użyłbym ze 4 zrazów, wtedy jest bezpieczniej dla tego pnia. Przy tej metodzie szczepienia pędy ze zraza w pierwszym roku mogą osiągnąć metr, a nawet 1,5 metra i być już rozkrzewione, bo siła tego drzewka, siła tego systemu korzeniowego jest duża. Do zrośnięcia się potrzeba mało czasu, bo teraz soki już są aktywne, czyli zraz będzie już na w ten sam dzień odżywiany, tak jakbyśmy go wstawili do wazonu z wodą i szybko jedna tkanka z drugą się połączą. Także powodzenia. Kto jeszcze zapomniał zaszczepić albo mu nie wyszło, pierwsze szczepienie można tej metody użyć. Do zobaczenia.